Mnie znacie, chciałem przedstawić Marcina Pilaka. Chciałem powiedzieć trochę o Telecentrum, bo ten projekt jakby inkubowałem, natomiast on w tej chwili myślę jest na tyle dojrzały, że gdzieś powoli mogę zacząć wrzucać różne inne tematy, zwłaszcza, że dużo się dzieje, więc chciałem, żeby Marcin tak z punktu widzenia agenta, z punktu widzenia tego, on jest teraz w środku tego projektu, żeby wam powiedział, to nie działa? Aha. Żeby wam powiedzieć, jak to tak naprawdę wygląda, co nas boli, co nas nie boli, co by mogło być lepiej. Ja tylko tak pytam trochę danych. 4 lata już działamy w tym projekcie. W 2013 roku zadzwonił pierwszy abonent, zatkało nas, bo nie wiedzieliśmy, co powiedzieć. Były niedopracowane formularze, 1000 rzeczy było, o których nie wiedzieliśmy. Cały czas się uczymy. Na dzisiaj największym problemem to są właśnie takie flady, czyli gdzie sytuacja z niewiadomych przyczyn, dzisiaj rano na przykład, coś się dzieje i po prostu bardzo duża ilość operatorów do nas dzwoni. To jest dla nich problemem. Mamy problem z rozwiązaniem tego. Drugim problemem jest PiS, który spowodował tak naprawdę, że mamy problem z agentami, bo no, wiecie, jak na dzisiaj rynek pracy jest, to raczej rynek pracownika. Dwa przykłady takie ostatnie, nie wiem, czy to widać. Te żółte to są nieodebrane, więc tak naprawdę mniej odbieraliśmy niż więcej. Kolejny to był też chyba sprzed 2 tygodni, jeden lokalny operator, przepraszam, ogólnopolski operator TV też miał jakiś problem, jest to też jakby nas zasypało. No i ta telewizja, powiem wam, jest coraz gorsza, takie mam wrażenie. Nie wiem dlaczego, jak ktoś nie ma internetu, to jest okej, jak ktoś nie ma telewizji, to się zmienia w takiego potwora. No ale o tym jest w zasadzie, a to jest cytat chyba nawet twój, o tym może opowie. Aha, tu jeszcze wprowadzimy taką dodatkową funkcjonalność, też mówię szybko po prostu, w takich fladach, żeby operatorzy już na dzień dobry wiedzieli. Dzień dobry, przepraszam, mamy problem, operator może sobie to przełączać po prostu, jak tam uważa. Okej, okay, i teraz już oddaję głos Marcina Pilaka i obiecuję wam, że chyba mnie tylko raz jeszcze dzisiaj zobaczycie. Okej, okay, witam wszystkich. Mam na imię Marcin, nazwisko Pilak. Jestem z krwi i kości, ale też trochę aluminium się znajdzie, jak widać. Więc tak, którym to się przełącza? Okej, okay, więc koordynatorem jestem od niedawna, tak szczerze mówiąc, natomiast jestem agentem. Proszę wybaczyć, jestem medialną dziewicą, więc tutaj w tym przypadku będę się trochę wahał. Natomiast jeśli chodzi o, opowiem wam o pracy agenta, tak szczerze mówiąc. Tak? Na call center pracuję od samego początku trwania projektu. A więc chciałbym powiedzieć, w jaki sposób według mnie oczywiście współpraca między operatorem a tutaj klientem, za pośrednictwem oczywiście call center, prawda? Powinna się... dlatego siebie nie słyszałem. Okej, okay, dziękuję. Powinna się układać poprawnie, tak właściwie, tak? Kiedy nie będzie problemu, kiedy operatorzy nie będą nas uważali jako zło konieczne, tak szczerze mówiąc, tak? Natomiast klienci jako coś niepotrzebnego, tak szczerze mówiąc, tak? Czyli w sumie na jedno wychodzi. Więc tak, kiedy taka współpraca może się układać prawidłowo? Tak? Wtedy, kiedy między operatorem a firmą, która świadczy usługi call center, współpraca jest transparentna, czyli wtedy, kiedy agenci, czyli ludzie, którzy pracują jako ludzie odbierający telefony, są to informowani, tak właściwie, tak? I w tym przypadku nie ma takiej sytuacji, kiedy klient dzwoni w przypadku, powiedzmy, jakiejś awarii, załóżmy, tak, i czeka 5-10 minut tak właściwie na połączenie i w rezultacie dowiaduje się czego? Niczego. Jest frustracja tak właściwie, tak, i tutaj rodzą się ponownie, że tak powiem, pomysły, tak, po raz kolejny, że ja pierdzielę, tutaj zrywam umowę, albo nie będę płacił tak właściwie, tak, tego typu rzeczy są mi niepotrzebne. Chyba wyprzedziłem delikatnie slajdy, tak szczerze mówiąc. Momencik. I teraz tak, do czego jeszcze służy call center, tak szczerze mówiąc, tak? W tym czasie, kiedy klient dzwoni, tak szczerze mówiąc, pracownicy działu technicznego mają, że tak powiem, rozluźniony ruch telefoniczny, o tak może, tak? Załóżmy, że jest awaria, o której mówiłem przed chwileczką. Pracownik działu technicznego nie musi co chwileczkę odbierać telefonu i mówić tego samego każdemu z pracowników, znaczy każdemu z klientów, o tak może, prawda? W tym przypadku przychodzimy my do współpracy, tak właściwie, tak? Pracownik działu technicznego może wykonywać swoją pracę i w tym wypadku sytuacja, czy cała linia tak właściwie delikatnie się rozróżnia, tak? Sekundkę. Tak jak mówiłem tutaj, w dzisiejszych czasach nawet 70-letni człowiek jest w stanie zadzwonić i rzucić tekstem: panie, dzisiaj bez neta, jak bez ręki, coś pan. O, wykropkowane, to już sami sobie dopowiedzcie, jak to wygląda. Jest, tak jak mówiłem, abonent nie mający dostępu do usług, nie wiedzący tak właściwie, co się dzieje, tak? Czy jest awaria po stronie firmy, czy też jest tutaj awaria po jego stronie, czy coś nie tak działa tak właściwie z jego urządzeniami. Jest sfrustrowany w tym wypadku, tak? I on nie wie, co ma robić, tak szczerze mówiąc, tak? Kiedy zadzwoni do nas, jesteśmy doinformowani na temat tego, czy jest faktycznie jakaś awaria, czy też nie, on otrzymuje tę informację i to jest wszystko. W 90% przypadków klient, który dzwoni w przypadku, kiedy nie ma internetu, czy też nie ma sygnału telewizyjnego, on nie jest zły z tego tytułu, że nie ma tego połączenia, czy też nie ma tego sygnału, tak? On jest zły tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie wie, co jest grane, tak szczerze mówiąc, tak? Czy ktoś się tym zajmuje, czy też nie, czy
jak długo to jeszcze będzie trwało, tak właściwie. Dlatego wydaje mi się, że to jest podstawa, to jest ta transparentność, tak? To jest to doinformowanie pracowników tego call center, tak właściwie, tak, żeby po prostu to współgrało, tak właściwie, jako jedna całość, tak? No i oczywiście nie pozwólmy, aby nasi abonenci czuli się źle. Tutaj już o tym mówiłem wcześniej. I tutaj oczywiście z pomocą przychodzi agent, prawda, który, to klienta, który dzwoni, tak szczerze mówiąc, w razie jakiejś awarii, czy też jakichś problemów innych. Agent wysłucha, poinformuje, klient się uspokoi, kto wie, może opowie coś, nieco o życiu swojego psa, kota, myszki, miki, czy innego plastikowego zwierzęcia. Jak już mówiłem wcześniej, kończy się problem ze sfrustrowanym klientem, który nie robi wiecznych problemów, tak szczerze mówiąc, wie, że jest problem, dział techniczny nad tym pracuje i tyle. To samo dotyczy właściwie biura, tak szczerze mówiąc. Czy nie jest frustrujące? Nie wiem, czy któryś z Państwa pracuje jako pracownik działu księgowości, czy tutaj w tym wypadku pracuje nad jakimiś dokumentami w biurze firmy, która świadczy usługi dostępu do internetu. Czy nie jest to frustrujące, kiedy pracownik dzwoni do działu księgowości zapytać pani, ale to jest opisane. Tego typu sytuacje są z życia wzięte, tak szczerze mówiąc. Pani, co jest z tą blokadą? Przecież ja tego grosza zaległego miesiąc temu już uregulowałem. Co wy, serca nie macie? Dziecko się w wakacje uczyć nie może, tak? I tego typu sytuacje się powtarzają notorycznie, tak szczerze mówiąc. I w tym wypadku pracownik, który ma pracę do wykonania w przeciągu godziny, powiedzmy, to wszystko się wydłuża do około 3 godzin, tak szczerze mówiąc. Tak? To jest w ogóle nieefektywne i nie jest produktywne, tak szczerze. Także tutaj ponownie nadchodzi agent z pomocą, przyjmie zgłoszenie, poinformuje, że pracownicy w biurze obecnie nie mogą odebrać telefonu, przekaże informację do biura, poinformuje klienta, że pracownik do niego dzwoni, a pracownik w biurze wykonuje swoją pracę, może ustalić sobie priorytety, tak? Najpierw papiery, później klienci. Telecentrum wpisuje się również do tutaj kodeksu społecznej odpowiedzialności biznesu, tak? Dodam też jeszcze od siebie, że agenci niepełnosprawni dają z siebie trochę więcej, a my jak najbardziej wspieramy współpracę tak właściwie z agentami niepełnosprawnymi, tak szczerze mówiąc. Uwierzcie mi, oni chyba najlepiej wiedzą, co to znaczy nie mieć dostępu do internetu, tak? Nie wszyscy mają dojazd do domu bez schodów, tutaj są podjazdy, nie każdy tak ma takie luksusy, tak szczerze mówiąc, tak? Czyli jakby nie było połączenie internetowe jest z nimi, czy jest jakby nie było kontakt ze światem. O wiele lepszy niż telewizja, jak zapewne się domyślacie. W tym przypadku myślę, że agenci niepełnosprawni dają z siebie trochę więcej, tak szczerze mówiąc, niż osoby pełnosprawne. To z racji tego, że im o wiele ciężej jest zdobyć pracę i w tym wypadku o wiele bardziej o to dbają, tak szczerze mówiąc, tak? I są o wiele bardziej wytrwali w tym wszystkim. Jak widać, I'm still here, tak? Still listening, pomimo tego, że jest jakaś kraksa. I teraz tak, zachęcam was wszystkich do współpracy z nami, tak szczerze mówiąc, tak? Nie odbierajcie mnie, w sensie postresowanego gościa, który tutaj siedzi z tym mikrofonem, już mi w ustach zasło, tak szczerze mówiąc, i nie do końca wiem, jak to ma dalej trwać. Natomiast zapewniam was, że współpraca z nami będzie dla was tutaj bardzo korzystna, tak szczerze mówiąc, tak? Obiecuję wam, że będziecie zadowoleni, wasi pracownicy będą bardzo zadowoleni z tego tytułu, że podjęliście współpracę z nami. Wy się uzależnicie, a my za jakiś czas zwiększymy cenę za towar, tak? Ale to już jest temat na inną konferencję, tak szczerze mówiąc. I chyba wyprzedziłem delikatnie czas, natomiast zapraszamy do projektu, tak? Dziękuję za uwagę. Macie jakieś pytania może? Okej. Okay. Tak, dzięki.